na imię Zygmunt. Bracia i siostry, jestem tutaj już według moich wyliczeń czwarty raz. I no, dojrzałem duchowo do tego, żeby takie krótkie świadectwo o sobie powiedzieć, dlatego że w pewnym sensie czuję się zobowiązany do podzielenia się tą łaską, która mnie spotkała, tym nowym życiem, ale też i zobowiązania moje dotyczą wielu z was, bo już tutaj zadzierzgnęłem takie znajomości pewne i też dobrze jest tym znajomym ujawnić o sobie, udostępnić, kto ja jestem, skąd ja się wziąłem, skąd się urwałem, prawda? Czy tak parę słów. Ja sobie przygotowałem taką karteczkę tutaj. Oczywiście znając życie, to nie uda mi się porządku tutaj utrzymać zgodnie z tą kartką, bo człowiek zamierza jedno, a Duch Święty mu tam w głowę i w serce wsadzi drugie treści, ale mam nadzieję, że przynajmniej trzy pierwsze punkty tak z taką dyscypliną duchową uda mi się szybko opowiedzieć. Więc tak, powiem ogólnie tak. Ci, którzy cierpią na chorobę alkoholową i zostali uwolnieni z niej, ale którzy mieli w rodzinie alkohol, alkoholizm, przemoc, patologię, to tak jakby mają łatwiej niż ja. No bo zawsze mogą wskazać tego ojca, tego wuja, tych braci, którzy pili i awanturowali się. Oni mają łatwiej niż ja. Ja niestety pochodzę z rodziny, gdzie w ogóle nie było alkoholu. Doskonałe warunki życia, bardzo wysoka stopa jak na ówczesne czasy. Ojciec mój w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie był zastępcą komendanta, matka była kierowniczką kadr w firmie, więc no, ja byłem sam, jedynaczek, bez braci, bez sióstr. No więc można powiedzieć, no warunki cieplarniane, prawda? No ale jednak stało się coś takiego, że już od dziecka, praktycznie chyba od 11 roku życia miałem wyraźną tendencję, wyraźną skłonność, no wyraźną inklinację w kierunku win, piw. No i z czasem stałem się taką czarną owcą. Bardzo duże obciążenie moralne, takie no, poczucie winy przeogromne, prawda? No bo na tle rodziny takiej no, pięknej, no, można powiedzieć nieskazitelnej, prawda? Taki wyrodek, taka czarna owca, taki jakiś gnojek, taki w ogóle, no po prostu do mnie były przylepione wszystkie najgorsze etykietki, jakie mogły być. No i cóż, dalej to książkowo. Od 16 roku życia picie. Najpierw rzadziej, później częściej. Policja, kradzieże sklepowe, różne tam zatrzymania, w ogóle awantury. 30 lat niewoli. 30 lat z okładem byłem w kajdanach. Na dobrą sprawę. No i cóż, i któregoś tam roku, około 20 lat temu, moja matka mnie tak już trochę na siłę zaciągnęła do kościoła zielonoświątkowego. Coś tam mi obiecała, coś tam, prawda, no coś tam jakoś mnie przekonała. No i pastorzy się tam o mnie modlili, zapytali się, czy ja przyjmuję Jezusa. Powiedziałem, no owszem, przyjmuję, czemu nie? Co mi tam? Oczywiście nic się nie stało. Nie stało się nic. Żaden cud nie nastąpił, ani nic. No i potem przez wiele lat było tak. Trochę Biblii czytane, trochę picia. Biblię przepijałem, potem przestawałem pić, to łapałem się za studiowanie Biblii i tak to szło. Przychodziłem do kościoła, jak nie piłem, jak piłem, to nie przychodziłem. To wiele, wiele lat, aż się ze mnie generalnie śmieli wszyscy, mówili tak, ty się zdecyduj, albo ty pij już sobie tak do końca po prostu życia spokojnie, albo ty bądź chrześcijaninem. Kim ty jesteś w końcu, jaką ty masz tożsamość? No i niestety ja nie byłem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No, tożsamość moja była rozmyta. Ona gdzieś tam oscylowała między gorzałą, a między Biblią. No i taka prawda była, takie realia. Już myślałem, że nic nie będzie z tego.
Znaczy powiem tak, w ostatnim roku tego takiego picia przeplatanego czytaniem Biblii, już poziom cierpienia mojej duszy w momencie, kiedy piłem, był niesamowity, był nieprawdopodobny. Picie dla mnie już było takie z goryczą, takie bolesne wprost duchowo. Dlaczego? Dlatego, że ja już przesiąknąłem tymi sprawami, tymi. Już ta Biblia we mnie, już ten Duch Święty we mnie tą pracę wykonał, ale ja jeszcze piłem, prawda? Jeszcze się trzymałem tego starego trybu życia. No i w końcu, pewnej środy rano obudziłem się i ciekawa sprawa, obudziłem się z innym stanem ducha po prostu. Obudziłem się z takim wewnętrznym przeświadczeniem, bardzo głębokim, że aż nie muszę pić. Coś takiego w ogóle. Ja nawet do tego stopnia to mnie zaskoczyło, że nawet nie powiedziałem żonie, nie powiedziałem matce, no bo myślę sobie, no co tam, 15 czy 20 raz z kolei będę im wciskał, jak to się mówi, ciemnotę, że ja już się nie napiję. Nawet im nie powiedziałem, tylko spakowałem się, pojechałem na detoksykację, bo jeszcze poprzedniego dnia piłem ostro, prawda? Więc się trzęsłem, pojechałem na detoksykację, później na odwyk do Gorzyc. No i od tamtej pory, dzięki Bogu, 17 lat już mija za niecały miesiąc, jak nie tknęłem tej substancji. Teraz obecnie powiem tak, obecnie pracuję w Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Uzależnieniom, które żeśmy zarejestrowali na Warszawie, na Imielinie, pracuję na rzecz innych uzależnionych. Po prostu pomagamy, taką grupę wsparcia prowadzimy. Teraz będziemy też w sobotę dodatkowo też taką grupę zakładać. Więc po prostu tak jakby tą łaskę, która na mnie przyszła, ja staram się na miarę moich możliwości, to jak Bóg mną kieruje, staram się udzielać na rzecz innych osób, żeby po prostu, żeby nie blokować tego, żeby nie łapać, nie tłumić tego, to ja po prostu to podaję dalej. I lepiej się czuję, pomagając innym, pomagam w jakimś sensie sobie też. I mam z tego bardzo duży przyrost duchowy, właśnie pomagając innym. To ciekawe, to jest ta taka słynna arytmetyka Pana Boga, że dwa odjąć dwa, to jest cały czas to samo, dwa. Czyli to jakby ja dając, nie pozbawiam siebie, a jeszcze jest przyrost. No to tak działa. I co jeszcze powiem? Powiem tak, że trochę mnie przerażają niektórzy bracia, którzy twierdzą, że są uwolnieni w mocy Ducha Świętego, że Pan Jezus Chrystus ich uwolnił od alkoholu i że oni teraz mogą sobie normalnie wypić czasami piwo. Mnie to po prostu przeraża, mnie to mrozi, mnie po prostu czerwone światło mnie się zapala, bo ja uważam o sobie, powiem, nie? Że jeśli ja dostałem tą łaskę, tego uwolnienia, że ja przez 17 lat nie wiedziałem, co to jest głód alkoholowy, to po prostu przyszło na mnie od tak, to mnie nie wolno sięgać. Bez względu na to, czy się okaże, że ja mogę powrócić do picia kontrolowanego, czy ja nie mogę, ale mnie nie wolno sięgać. Ja podjąłem zobowiązanie w stosunku do Boga, że ja nie sięgnę. Bóg mi dał łaskę uwolnienia mnie od głodów, od tego koszmaru, ale ja, moja część umowy z Panem Bogiem polega na tym, że ja nie sięgnę. Ja powiedziałem sobie tej ręce, najpierw mi odpadnij łapo wstrętna, zanim sięgniesz po alkohol. I to jest moja część tej umowy z Bogiem. Mój wkład ta jakby, oczywiście skromny, ale po prostu ja myślę, że każdy z nas, tych uwolnionych, powinien swoim działaniem i czynem cały czas, codziennie potwierdzać tą łaskę po prostu. Działać i pracować zgodnie z tą łaską. Nie przeciw tej łasce. No i to by było tyle. Jeszcze raz się cieszę i jeszcze raz powiem, że jestem bardzo zaszczycony, że mogłem tutaj te swoje świadectwo wygłosić.